Udało mi się wrócić z Meksyku prosto do Gdańska, więc może małe podsumowanie, to co udało mi się tam zobaczyć, zaobserwować. Mexico City jest bardzo pięknym, ale też gęsto zabudowanym miastem, co nie przeszkadza, że jest też bardzo zielone. Mam wrażenie, że każda ulica posiada szpalery drzew, które czynią po prostu to miasto bardzo przyjemnym i w te gorące dni chronią bardzo dobrze przed słońcem. Przed wyjazdem polecano mi Muzeum Antropologiczne jako takie najlepsze muzeum, jakie jest w Meksyku. Ja jednak muszę powiedzieć, że dużo ciekawsze jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Współczesnej, gdzie miałem okazję zobaczyć 3 wystawy. Jedna była na temat roli kobiety, druga była na temat, była taką przekrojówką przez wszystkich meksykańskich artystów. Było za darmo i naprawdę trzymało bardzo wysoki poziom. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to proponowałbym, żeby wybrał się właśnie do Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie można zobaczyć Frida Kahlo. Życie w Meksyku w zasadzie cały czas dzieje się na ulicy, gdzie występuje tam takie małe prawo silniejszego. Każdy się przepycha, każdy nie zważa na przepisy, jakie są, przepisy drogowe i tak dalej, i tak dalej. Jeżdżą, przekraczając podwójną ciągłą. Jak się im śpieszy, to i czerwone światło nie jest przeszkodą. Piesi w każdym momencie mogą wyjść na ulicę i próbować się przeciskać między samochodami. I dla mnie to jest piękne, bardzo mi się to podoba. Ale widać, że Meksykanie lubią spore, duże fury w stylu amerykańskim, pick-upy. Jak mają jakąś ciężarówkę, to jeszcze ją przerabiają, powiększają jej, tak żeby się po prostu jeszcze więcej towaru zmieściło. Tiry na ulicach to także nie jest jakaś rzadkość. Miasto Meksyk to na pewno jest miasto papieża Polaka. Ilość pomników, która tam się znajduje, jest naprawdę spora. Nie kojarzę, żeby w polskim mieście było ich aż tyle. Zresztą widać, że Meksykanie to są bardzo religijni ludzie. Wynika to tak, że rozmawiałem z niektórymi i sami się do tego przyznają. Kojarzą naszego papieża. Widać, że oni przeżywają to całym sobą. Przy okazji w zasadzie każdy kościół historyczny, zabytkowy, jaki znajduje się w Meksyku, ma problem z tym, że się przechyla niczym krzywa wieża w Pizie. Wynika to z tego, że całe miasto jest wybudowane na jeziorze, które się wcześniej tam znajdowało i grunt cały czas pracuje. Coś się unosi do góry, coś opada w dół pod ciężarem. Nie pomagają częste trzęsienia ziemi. I już jak się przelatuje do Meksyku, to już na lotnisku można zobaczyć, że było tam pęknięcie i część terminala jest uniesiona 2 metry w górę. A jeżeli mówimy o wstrząsach, to jest coś, co mnie wstrząsnęło. Właśnie jak byłem zobaczyć Matkę Boską z Guadalupe, to w jednej z kaplic, jednym z bocznych kościołów jest polski obraz. Jezus ufam Tobie. And search for a being who can explain.
jedzenie, które znamy i nazywamy meksykańskim, nie jest to prawdziwe meksykańskie jedzenie. Raczej tutaj jemy Tex-Mex. A jak wygląda jedzenie meksykańskie? Przede wszystkim bardzo ciężko zdobyć jakiekolwiek burrito, chili con carne. Jeżeli już miałem przyjemność jeść chili con carne w trochę lepszej restauracji, to wygląda, że mięso jest napchane w paprykę, czyli zupełnie inaczej niż to, co serwują w Polsce, bo w Polsce chili con carne to jest taka zupa z mięsa, tak to roboczo nazwę. Co jeszcze wygląda inaczej? Quesadilla. Wyobrażamy sobie, że są dwa placki, w środku ser i jakieś inne składniki. Jak to wygląda naprawdę w Meksyku? Danie to jest przyrządzane w głębokim tłuszczu i jeżeli chodzi o estetykę podania, to bardziej wygląda to jak pieróg, jakiś większy pieróg. Oczywiście miałem okazję spróbować tequilę, nawet sobie jedną przywiozłem. Taką tequilę można wytwarzać na trzy różne sposoby. Są plato, repasado i añejo. I w zależności od tego, jak długo przetrzymywana jest w dębowych beczkach, to tequila zmienia swój kolor, zmienia swój smak i podobno najsmaczniejsza właśnie jest repasado, a jest bardzo dobry zakup inwestycyjny, jeżeli ktoś myśli w ten sposób finansowy, ponieważ taka butelka jest dostępna na miejscu za 80 zł, no a w Polsce jest sprzedawana w granicach 250, jeżeli po prostu da się ją gdzieś dorwać, bo nie jest to zbyt łatwe. But the species may kill you earlier than you become we wanna share. Remember, from early morning till late now when you close your eyes. Egipskie piramidy. Nie wiem jakie są, bo jeszcze ich nie widziałem, ale wiem, że meksykańskie są olbrzymie. But the species may kill you earlier than you become we wanna share. Remember, from early morning till late now when you close your eyes. Aby dotrzeć do piramid, trzeba było skorzystać z komunikacji miejskiej, z transportu publicznego. I co jest ciekawe w tej historii? Ciekawe jest to, że autobus ten miał przymusową pauzę na wizytę policji, która weszła do środka, skamerowała wszystkim twarze, sfilmowała. W drodze powrotnej oczywiście historia się powtórzyła, także mieliśmy przymusowe pauzowanie na nagrywanie twarzy i na sprawdzanie, czy wszystko jest ok. Sam Meksyk, czy to jest bezpieczne miasto? To podobno nie, ale jakoś nie miałem takiego odczucia, że coś mi zagraża, coś jest niebezpieczne. Ale z drugiej strony policja w zasadzie jest na każdym kroku, na każdym narożniku, jeżdżą naprawdę sporymi furami, jeżdżą na rowerze i w każdym większym sklepie na wejściu jest ochrona lub policja z bronią maszynową, więc mi się nic nie stało, ale jeżeli ci ludzie tak się chronią, mają tyle policji, więc może być coś na rzeczy. Jeżeli jeszcze mówimy na temat bezpieczeństwa, to na każdym budynku w zasadzie można zobaczyć drut kolczasty, więc to też mówi o tym, że może być tam trochę niebezpiecznie, jeżeli chodzi o kradzieże. Ja chodziłem z aparatem cały czas, póki miałem prąd, póki były baterie naładowane na wierzchu, więc nie miałem jakichś takich wrażeń, że ktoś na mnie patrzy, ktoś mnie obserwuje, ktoś mnie śledzi itd. itd. But the species may kill you earlier than you become we wanna share. Remember, from early morning till late now when you close your eyes, you have only yourself, your familiar, and some place to make joyous.
No dobra, to jest wszystko. Wracamy do kolejnych odcinków, do kolejnych filmów, do produkcji. W piątek kolejny odcinek z wcześniej zapowiadanej serii, czyli analizujemy filmy i miniaturki innych youtuberów. No i w poniedziałek może jakiś odcinek na temat UX-a, coś wrzucę, więc subskrybujmy i bawmy się dalej.